Cześć kochani, witam was w czwartym odcinku z serii City Skylines i co? Mam nadzieję, że poprzednie oglądało wam się dobrze i że tak samo będzie z tym odcinkiem, a my teraz będziemy kontynuować jakby naszą przygodę, tylko musimy coś zrobić z podatkami, wiecie, bo coś mi zaczynają marudzić tutaj. Tu sobie powiększymy do 13, a tu pomniejszyliśmy o 1%, mam nadzieję, że przestaną narzekać. Ale zobaczcie, co tu się wydarzyło. O ciul chodzi. Przecież ja mam tam dużo, bardzo... Nie rozumiem. Co oni tak nagle zaczęli marudzić na mieszkańców, brak? O co chodzi? Przecież praktycznie cały prawie ten teren jest, wiecie... Prać z nauką. Więc nie rozumiem. Ja to sobie wszystko połączę i będzie wszystko prać z nauką. Oni mają mi pracować na tamtym terenie. Halo. Halo. Nie rozumiem. Wejdźmy w to. Co oni mają? Za przepisy? No prać z edukacją. Ktoś mi tutaj marudzi na brak wody. No chyba żart. Przepraszam. I dziękuję. No chyba żart! Nie wierzę w to. Nie podoba mi się to, że będę musiała tutaj... No dobra, no wykosztujmy się, no ja pierdzielę. Trudno. Przeżyjemy. Przeżyjemy te koszta. Straszne. Nowy budynek. Co my tutaj mamy? Co to jest? Stacja kolejowa. Stacja kolejowa nas nie interesuje. O co chodzi wam nagle? Nie rozumiem. Czemu? Czemu? Czemu, czemu? Dobra, lecimy w tą stronę. Lecimy w tą stronę z ulicą. No poczekajcie, bo chyba będę musiała sobie wykupić. Wykupić ten teren. I ten też sobie kupię od razu. Trudno. Tracę hajs. Ale mam już kupione. Zobaczcie. Zobaczcie, ile terenu mam kupione. A tutaj lecimy sobie tak. O tak. Jestem głupia. Dobra. Idealnie się chociaż zmieściłam. Dobra, zróbmy tak. Okej. Okay. I zróbmy tak. Super. Mieszkańców. Tu, tu i tu. I tu. Okej. Okay. I tereny handlowe potrzebuję. Teren handlowy. Dobrze. I lecimy z tym. I lecimy z tym. A tu muszę dalej wyciągnąć, bo widzicie, tutaj końcówka jeszcze nie będzie... się łapać. Ci jak się szybko wybudowali, no bez przesady. I co? I jeszcze zrobimy tak. Dobra. Tu już coś znowu opuszczone. Że co, że dalej wykształcenie za małe? Bez przesady. Zróbmy to wykształcenie lepsze w takim razie. Zbudujmy jeszcze jedną szkołę podstawową. Tutaj. Zróbmy ją jeszcze gdzieś, ale nie, no, no ona jest tutaj blisko całkiem. Bez przesady. Bez przesady to będzie moje ulubione słowo tej serii chyba. Wypróżniaj. Długo się będzie to jeszcze wypróżniać? Low? Jeszcze jedną spalarnię zróbmy w takim razie. Gdzieś tu. Tragedia. Prąd. Prąd! Wrócił nam problem. Prąd. Za mało. Znaczy tam dociera ten prąd, ale widzę, że po prostu zaczyna brakować. Zrobimy te dalej turbinę. Ale te turbiny widzę, że one też mają moc, sobie pokazaną. To ma 15, a to ma
19, także przenieśmy je sobie jak najbardziej. Tu mamy ile? 18, 19, 20. Jasna z tym. Tu też 20. A tu 17. To tam, gdzie 20 lecimy. No, no, idealnie. A to ma ile? 18. To też idźmy gdzie, tam, gdzie jest 20. Pyk 20. Łączy się to? Nie łączy się to. Proszę bardzo. Ale tutaj mamy ciągle problem z tymi... Z tym moim terenem przemysłowym. Tak się zastanawiałam, czy da się w ogóle wywalić teren całkowicie przemysłowy i zmienić wszystko na biurowy. Dobra, musimy to połączyć sobie. Więc zróbmy to. O tu. Teraz będzie połączone. Tak. I postawmy sobie jeszcze. Może na dłużej będę miała mniejszy problem. Jest bardzo dobrze, myślę teraz. Bardzo ładnie. Jeszcze możemy sobie postawić. Także wiecie, mieć jak najmniejsze problemy. 8 tutaj jest. Postawić sobie troszkę wiatraków. Nie chcemy mieć problemów w tym mieście. Okej? Okej? Okej. Dobrze. Wywalajmy te opuszczone firemki, które sobie nie radzą. Trochę nie bardzo wiem, dlaczego, nie wiem, nie docierają mi tutaj mieszkańcy. Tu znowu problem z... O, ciulu chodzi z tymi. Wiecie co? Ja coś czuję, że osobno będę musiała jeszcze zrobić. Wy widzicie to, że następne mam wysypisko. Dobra, wiecie co zrobimy? Co to jest? Biom przemysłowy. A ja bym mogła... budżet na śmieci? Jazda z tym. Bo to jest przygięcie. A to jeszcze długo? 15% pojemności. Gorzej. Gdzieś będę musiała zrobić drugi teren, gdzie będą wysypiska śmieci, bo... Bo porażka. Ale jakbym zrobiła wysypiska śmieci tutaj? No... Ze spalarnią. To będzie potrzebowało chyba prądu. Zdecydowanie. Zaraz będzie marudzić, nie? Już nie ma prądu. A wodę? Wodę jest. A prąd? A prąd? Dobra, połączmy to, zanim zaczną krzyczeć. Zanim zaczną krzyczeć, że nie mają, to połączmy to. Okej. Zacznij pracować z powrotem. A ty? Ale co z tymi mieszkańcami, którzy nie chcą dojeżdżać tam? Nie rozumiem. Patrzcie, jaki duży problem. O mój Boże. I z wodą? Pompę wodną chyba trzeba jeszcze jedną postawić. Stacja wodociągowa. Pyk. I pyk. I pyk. A teraz tu. Okej, ja myślę, że to jest właśnie ten etap, w którym możemy zmieniać... A nie, to nie jest jeszcze ten etap. Brakuje mi 500. To poczekamy. Poczekamy. I zbudujemy sobie stację uzdatniania wody, żeby było jeszcze bardziej ekologicznie. To kosztuje tylko 15 tysięcy. Ja już troszeczkę przestaję mieć problem z pieniędzmi. Także zaraz sobie zbudujemy dwie stacje przynajmniej uzdatniania wody, albo może nawet ze trzy i usuniemy te zwykłe. Zobaczcie ile... O! Jak nasrali! Wy to widzicie? Jak tu kupy lecą? Padaczka! Nie wierzę.
Dobra, czekam jeszcze. Jeszcze 50 mieszkańców. Jazda. W międzyczasie piję sobie tutaj herbatkę. Okej. Okay. Zatrzymajmy to. Postawmy tutaj dwie stacje uzdatniania wody. Połączmy to. Najpierw to wywalmy. Tak. Taki mam właśnie zamiar. Wyburzyć tą właśnie konstrukcję. I tą też. I to. I zrobić tak. I tak. I teraz powiedzcie mi, moi drodzy. Prunt. Czy to mi wystarczy? Duży problem ze ściekami. Już nie ma problemu ze ściekami. Jest dobrze? Jest chyba dobrze. A czy oni dalej tak... Nie, teraz już nie poka... Nie, czekajcie, na czym to ja byłam, że to mi tak... A tutaj. Ale patrzcie, już jest lepiej. Widzicie to? Że to się zmniejsza? Kupy spływają. Kupy spływają! Ja, ale jestem ekologiczna jednak. Zmniejsza się to. Nice. Bardzo ładnie. O jest. O Jezu, jaki muł! Trochę mi się niedobrze zrobiło nawet. Jak sobie to wyobraziłam. Problem z mieszkańcami. Znaczy z pracownikami. Weźcie, przestańcie marudzić, co? Dobra, metro by trzeba było zbudować. Tak serio. A, nie! Czekajcie! Ja miałam się pozbyć tego wszystkiego tutaj. Ja muszę zbudować... Czekajcie, jak to się obracało? Okej. Okay. Myślę, że będzie można tutaj tak pierdyknąć, więc wywalmy to. Bo tak się zastanawiałam, czy jest sens to tutaj tak zrobić, ale myślę, że to jest jak najbardziej sens. Tylko co to za ulica jest? To są autostrady chyba. To jest tak? Zdecydowanie nie. To nie to. To to? Tak. I tak. Dobra. Super. I teraz jeszcze połączmy to tutaj. No i okej. Okay. Tutaj jest tylko jednokierunkowa. To będzie funkcjonować? A jak będzie funkcjonować, to jak? Mam nadzieję, że dobrze. A czemu nie skręca nikt w prawo? Znaczy w lewo. Dla nich to w lewo. Czy to się poluzowało? Czekajcie, bo mogę sobie to... przestać opróżniać. Okej. Okay. A czemu mi to skręca? Aha. Nie wiem, czy w sumie... Czemu mi to skręca? Nie chciałam, żeby mi to skręcało. Hello? Dobra. Tu jeszcze będziemy musieli coś przykombinić. Oj, to będzie trudne dość. Ale dobra.
czemu mi to skręca? Zjazd z autostrady mamy. Ale w sumie takie głupie miejsce wybrałam na skrzyżowaniu. Nikt z tego nie korzysta, chciałabym zauważyć. Dobra, ktoś jednak skorzystał. Ale dobra, zróbmy to tak. Tak? Potem zróbmy to tak. O co chodzi? Co to znaczy, to miejsce jest zajęte? No zwariowało. Okej. Okay. Dobra. Mamy tak. A teraz zróbmy... jeszcze inaczej. Bo musimy zrobić zjazd stamtąd. I tutaj jakimś page-upem to trzeba by było. Czekajcie. Strome zbocze. Okej. Page down. A możesz mi powiedzieć, po ciul skręcasz? Dobra, mamy taki zjazd. Świetnie! To teraz jeszcze zróbmy wjazd na chatę. Czyli w sensie tam wjazd. Z której strony my to uczniemy? Z tej strony. Zrobimy to tak. Page up. Page up. Czemu marudzisz? Okej. Okay. Page down. Nie, to jest złe. Page down. Co? Nie! Wait. Nowy budynek. Nie obchodzi mnie to. W ogóle ja nie wiem, co się dzieje w moim mieście. Poczekajcie. Zatrzymam to na chwilę. I dalej z tą ulicą. Ja wiem, że to nie jest piękne. Ale... ale muszę... musi to tak wyglądać na razie. Okej. Okay, tak sobie skręćmy. Page down. Bez komentarza. Jak to wygląda ogólnie? Co wy, na podatki? Na podatki marudzicie? O mój Boże, podatki. A co za teren w ogóle? Czekajcie jeszcze raz. To jest teren. Te lepsze zabudowanie to jest? Te lepsze to są? Są te o? Sto? Nie, to są te jasne. Dobra, okej. Okay. To są te jasne, czyli to są te. Dajmy im minus 1, a tutaj dajmy 13. Albo może oni narzekają... Dobra, ja już wiem chyba, czemu oni narzekają, bo ci mają mniejsze podatki niż oni. Dobra, zróbmy tak. Tak jest dobrze. Tak jest, myślę, że dobrze. I teraz wypróżnijmy to dziadostwo. I pozbądźmy się opuszczonych miejsc. Hmm. Czy po
poluzował. Patrzcie, nie ma korków. Tu są, za to. No ale, no... Dobra, jeszcze jedna rzecz będę musiała zrobić. Będę musiała to zrobić tak. Będę musiała... zrobić drogę. A tego nie mogę, bo tam jest to. O mój Boże! To zrobimy inaczej. To zrobimy. Nie! Czemu to nie wyszło? Co ja zrobiłam? Jednokierunkową? No głupia jestem jakaś. Pyk. Pyk. Tak. Okej. Okay. I pyk. 90 stopni, 90. I... Czy to jest 90 stopni? Chyba tak. Dobra, z zygzakiem jadę. Żeby to jako tako wyglądało. Czekajcie. Chyba jest tutaj. Jest jak jest. Czy to się chociaż trochę poluzuje? Niech to się poluzuje. Tak ciężko trochę, bym powiedziała. Nie podoba mi się to kompletnie, jak to wygląda tutaj, ale walić to. Walić to! Tutaj chyba będziemy musieli troszeczkę zakręcić. Czekajcie. Mniej więcej, żeby to było równoległe do tamtego. Teraz chyba jest równoległe. Tak mi się wydaje. Czy to tu jeszcze zakręca? Chyba troszkę tak, ale... Ale dobra, zostawmy to na razie w ten sposób. Nie. Tu prostą drogę chcę. Tu prosty odcinek. I zróbmy zakręcaną. Ups. Z jakim kątem ja to tam robiłam? Ciężka sprawa. Ciężka sprawa. Pojęcia nie mam, jakie to tam zrobiłam. O! Tak jest chyba dobrze. Najsik. Czego nam brakuje? Mieszkańców nam nie brakuje. Brakuje nam strefy handlowej. Więc zwolnimy tą strefę handlową. Here. I here. Czy nam tutaj będzie brakować wody? Nie powinno. Mi się wydaje. Okej. Okay. Tu możemy dalej... zbierać śmieci. Jest dobrze. Jest dobrze. Czy tu się buduje? Buduje się. Ale mieszkańców też potrzebujemy, bo potrzebujemy mieć coraz większe przychody, prawda?
Więc jak najbardziej budujemy domy. Drapacze chmur, apartamentowce. Tak. I zbudujmy tutaj też coś interesującego. Ogród botaniczny na przykład. Bardzo ładnie. Tak, żeby im się tutaj podobało. Zbudujmy tutaj też szkołę. Wielkie miasto. Wielkie miasto! Tak już. Szkołę podstawową im też tutaj walnijmy. I gimnazjum. Niech mają. Miejsce jest zajęte? To nieźle. Woda. Woda, woda, zmień się w rym! No nie podoba mi się ta konstrukcja, ale dobra. Czekajcie, to sobie zniszczymy stąd. I tak. Na tą chwilę będzie to wyglądało w ten sposób. Mieszkańcy nam nie przybywają, bo nie ma zapotrzebowania na mieszkańców, wiecie? Więc zróbmy im to zapotrzebowanie na tych mieszkańców. Zróbmy to. Róbmy! Pyk. Okej. Patrzcie, ale tu już nie ma rudzą na mieszkańców, ale wydaje mi się, że wynika to z faktu, że po prostu nowe firmy się nie wybudowały. Bo nie było tyle mieszkańców, którzy mogliby tu im przyjechać. Więc wydaje mi się, że to dlatego. W następnym odcinku chyba zrobimy metro. Powalczymy sobie z metrem, bo w tym odcinku jeszcze za to nie będę zabierać. 329 mieszkańców się porusza. Metrem będzie lepiej, wiecie? Ja bym chciała, żeby tutaj zaczęło się coś budować. A to tak średnio chce mi się zacząć budować. Mam jakiś przestój. Niedobrze. Zróbmy tu jeszcze biurowce. Bo tutaj już mieszkańców przy samej autostradzie robić nie będę, więc biurowce tutaj pierdykniemy. No trzeba to ruszyć, żeby to mi zaczęło się tutaj w ogóle chcieć budować mieszkańcy. Bez przesady. Co to jest za przestój chamski? Chamski przestój. No ciekawa jestem, kiedy mi powstanie zapotrzebowanie na mieszkańców i zacznie mi to tutaj budować się. Jak nam się to prezentuje w ogóle? Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. A z perspektywy parków? Pięknie. Jak tam w ogóle stoimy z korkami? Tu jest bardzo dobrze. Rondo funkcjonuje świetnie. Tu? Poluzowało? Chyba trochę tak. Chociaż też tak średnio, bym powiedziała. Jeszcze bym zrobiła może... Może bym zrobiła jeszcze coś takiego? Że stąd bym puściła jednokierunkową, ale nie stąd. Albo stąd. Jednokierunkową... Proste drogi chcę, proste. Stąd. Czemu to mi skręca chamsko? Chcę prostą drogę. Co to jest? Nachylenie. Chcę jednego nachylenia. To jest chore. Stwierdzone info. Chore.
Świetnie. Nie wiem, o co chodzi. Czemu to mi skręca? Nie rozumiem. Niciula, nie wiem, o co chodzi. Wywalam to. Wywalam to na razie. Nie wiem, coś będę musiała zrobić jeszcze tutaj z tym. Bo tutaj jest jeszcze za gęsto, moim zdaniem. Jeszcze za gęsto. Nie podoba mi się to. Patrzcie, a mieszkańcy mi nie chcą przybywać do miasta. Mam zapotrzebowanie na tereny przemysłowe i biurowe. No ale biurowych to ja terenów strasznie dużo już wybudowałam w tym momencie. O co chodzi? Można kupić nowy kawałek ziemi, ale ja nie chcę kupować nowego kawałka ziemi, bo ja mam wystarczająco kawałków ziemi. Okej, trochę spada mi to zapotrzebowanie. Jeszcze wiecie, co zrobimy tutaj? W takim razie, skoro mam aż takie zapotrzebowanie, to sobie tu jeszcze podzielimy. I też zrobimy. Okej. Wody brakuje. Szlagby to. To łączymy to. I tu też to połączymy chyba. Bo tu też widzę, że będzie taki teren, którym mu będzie brakowało. Okej. Jak to funkcjonuje? Czy to mi zacznie budować się tutaj? Ja chcę tu drapaczy chmur! Hello? W ogóle jak uniwersytet funkcjonuje? To jest szpital. Uniwersytet jest tutaj. 1500 na 4500. A w ogóle? Szkoły? Ile mają? Szkoły... Tutaj mamy gimnazjum. Znaczy nie, szkołę średnią w sumie. 992 na 1000. Uuuu! Gdzie jest jeszcze? Tutaj. Uuuu! Max prawie. A tu? Też 1000. To troszeczkę mam za mało tych szkół, bym powiedziała. No ale oni mają pracować tam, na tym terenie. Więc w sumie na tym mi właśnie zależało. Ale dobra, postawmy tutaj szkołę jeszcze. I jeszcze jedną... Jeszcze jedną szkołę średnią. W takim razie. No okej. Żeby nie marudzili za bardzo. O nie. Chyba problem z cmentarzem będzie. Ale dobra. Na tą chwilę... O, poczekajcie, jeszcze puścimy sobie tutaj. Niech zacznie to funkcjonować. Na tą chwilę sobie to zatrzymamy. Patrzcie, ile ja mam pieniędzy. Nagle. Nagle ile jest pieniędzy. Dobrze, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, że zostawicie łapkę w górę pod filmikiem i że przyjdziecie na następnego. No, to do zobaczenia. Bye.